Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Creepy Sworn. Z tej strony Tainrix i zapraszam was do oglądania. Dzisiaj zrobimy sobie, znaczy się, może tak, ja zrobiłem. Przemęczyłem trochę dzisiaj tą grę i udało mi się ukończyć questa z tej pszczoły. Ten świąteczny quest. Tej pszczoły tutaj do góry. Także oddam sobie tego questa z wami i zobaczę, co ona daje. Także raz, dwa, trzy. Ok, co ona tu robi? Smiles. Aha, ok. Uśmiech. Dobra, dała uśmiech i co? I co nam to da? Aha, 50% więcej. Okej, okay, ale 50 plus 50% czy 50% więcej tego, co mieliśmy zawsze? Ciekawe, zaraz to sprawdzimy. Aha, jeszcze dostaniemy pszczołę, 20 level za każdym razem, gdy użyjemy, czyli co pół godziny przywołujemy dodatkową pszczołę. Na jak długo? And it will summon a level honey bee with each use. Aha, może. Nie jest to 100%. Dobra. O kurcze. O kurcze, to był. Chwila, muszę sobie zobaczyć, co to. Co to dostaliśmy. Mikrokonwertery 9. 9 fioletowych podków. 9 drinków, Star Jelly 9, Magic Beans 9, Tikety 9, Gingerbread 9, 999 999 ciasteczek i 9 bilion miodu. No spoko, dobra. Okej. Okay. Nie mam dużo pyłku nazbieranego. Dobra, chwilę. Nazbieramy chociaż trochę. Jakiś tam. Gdzie są pszczoły? Jakąś tam ilość minimalną. Nie za dużo, nie za mało. Tak, żeby było widać, co tam się dzieje, jak użyjemy tego wieńca. Dobra, ile mamy? Mamy 3. Równe 3. No dobra, mamy prawie 3. Prawie 3 miliony mamy. Użyjemy sobie teraz tego i zobaczymy, co dostaniemy. Dobra, dostaliśmy tą pszczołę, tak jak mówiła, że może dostaniemy. I z 3 nam się zrobiło 13. Okej. Okay. No ładnie, ładnie. Czyli chyba plus 50% do tego, co było. Znaczy się raz tyle. Połowę tyle, o tak, połowę, nie raz tyle. Chwila, teraz tak, właśnie, tak jak tutaj Jamie pisze, jak widzicie. Bo on właśnie mi pomógł trochę zebrać ten miód, bo odpalił. Czy więcej osób mi pomogło, ale ostatni to on mi pomógł. O właśnie, dobra. I otwieramy sobie gift boxa 13, także zobaczmy, co tu wypadnie. Dobra, kolejne fioletowe potki, ekstrakty. Zaraz pozbieram i zobaczymy, co to wypadło. 5 ekstraktów. O, Mythic Egg. Ładnie. Czyli od razu sobie skoczymy tego mityka puścić. Potki, motivation, wials, dobra. Okej. Okay. I snowflakes 50. No to ładnie, ładnie. No to co, lecimy sobie. A jeszcze meteory. Chwila, co tam? Dobra. Napiszę, że odpalam meteory i skoczymy sobie meteory zrobić. Chwila, tam padło, kurczak.
Chyba padł. Poczekam chwilę. Niech sobie tam zbiorą, kto tam zbiera do góry. Chyba Jay tam zbiera, więc niech sobie podbiera spokojnie. I jeszcze chwilę. Dobra, wystarczy zbierania. A tutaj nie ma. Okej, tutaj są na niebieskim. Zbieramy. O, trochę przybliżę, żeby było lepiej widać. No i byłem dobrze. Nie złapałem łącznika. Tutaj też. No i tak czekałem, żeby złapać ten meteor. I ani nie złapałem meteoru, chyba ani łącznika. Czyli wszystko wcześniejsze mi przepadło. Ładnie, ładnie. Tam był jakiś, tu jeszcze, o, ten jest mały. Jest jeszcze mniejszy niż ten, który przed chwilą widzieliście, na którym stanąłem. I z tego najmniejszego jest szansa na Mythic Egg. Raz mi się zdarzyło, że raczej nie złapałem go, ale pojawił mi się. Pojawił mi się tutaj na Dendalion Fieldzie. Dobrze? O, mniejszy niż to. Pojawił mi się na Dendalion Fieldzie. Tu jeszcze grzyby nam się pojawiły. Gdybym wiedział, to bym nie odpalał. Bo brakuje mi jeszcze 40 grzybów. Zaraz. A w sumie tutaj widzicie, akurat jest ten quest, wyświetla się. Brakuje mi jeszcze 40 grzybów, żeby skończyć tego questa właśnie. Męczyłem też te grzyby. Przed chwilą w zasadzie mi się udało chyba 50 grzybów na tym Pineapple Fieldzie zrobić, więc bardzo ładnie. Teraz coś mi tu zamula. Za dużo się dzieje trochę. No i... Właśnie, powoli składam nowego kompa, który mówiłem, że kupię. Kupiłem go i teraz powoli go składam, więc niedługo nagram jakiś filmik na nowym kompie. Jeżeli wszystko ustawię, oczywiście, itp. itd. Także na razie tylko info, że jest. Już blisko. Aj, tu był mały. Jakiś łącznik by się przydał. O właśnie, o właśnie. Aj. Dobra, gdzie teraz? Tu. Troszkę za dużo się dzieje. Ten komputer mi nie ogarnia. Zobaczymy, jak to będzie na nowym kompie. Oczywiście to wam drinkuję. Co i jak. Czy się co kupiłem. I składałem go sam. Pierwszy raz składałem kompa. Czy składam. Więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak jak ma. I nic się nie zepsuje. Dobra. Dobra, u mnie też w sumie. Co teraz? Zobaczmy w sumie, czy coś wpadło, czy nie wpadło. Więc znaczy, czy coś wpadło. Chodzi o jajka głównie, ale widzę, że nie. Mamy to mi. O, kto teraz odpalił? Dobra, widzę, że Jay teraz odpalił swój. Idziemy tutaj. Zdążę? Zdążę. Dobrze. Ja staram się. W zasadzie staram się. Zawsze jakoś idę na te mniejsze pola, bo tam mi się właśnie trafiło, że to malutkie pole się pojawiało. Pewnie to obojętnie na które pole się idzie i tak się pojawi i tak, ale na tych małych mi się pojawiło, to zacząłem chodzić na te. No, traf to. Jeju.
Jezus. Teraz trochę za jasno, nie widzę za bardzo. Raczej widzę, ale. I tak, i łapiemy wszystko. Dobrze. O, i tam był taki malutki. Gdzie teraz? Tutaj. To idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Czasem lepiej nie łapać, raczej ominąć powiedzmy jeden meteor i wziąć chyba ten łącznik, niż czekać na meteor i nic nie zebrać, bo to wszystko przepada potem. Przynajmniej jak widzicie, jak ja to łapię, no to ewidentnie jest ta sytuacja, że lepiej złapać ten łącznik, niż przegapić wszystko, co nam wypadło. Ale czasem się tyle dzieje, że nie widać nawet, gdzie jest łącznik. Dobra. Gdzie teraz? Do góry. Tutaj, tutaj koleś zbiera. On ma naprawdę dobry hive, moim zdaniem, bo w momencie, jak on zbiera, jak on biegnie, on jest na automacie aktualnie. Jak on zbiera, tak automat pójdzie pierwszy raz do wymieniać pyłek, to on ma w balonie przy ulu nazbierane 50 bilionów. Więc. Bardzo ładnie. Nie widzę teraz, gdzie są meteory. Kompletnie nie widzę. Tutaj się bardzo dużo dzieje. Chyba tu. Teraz nic nie widzę. Chyba już koniec, co? Tak, koniec. Dobra. Tu jeszcze coś zbierzmy. Ciężko, ciężko. Bardzo dużo, zobaczcie, no bardzo dużo się dzieje dzisiaj, bo zobaczcie na tą ścianę. Same wysokie levele są. Tutaj Jay. Najlepsze, co dostałem, to hasztagi, okej. U mnie podobnie. Dobra, i tak. Właśnie, zróbmy, dajmy tego mityka. Gdzie by dać? Gdzie by go dać? Zobaczmy. Może tutaj go damy. W Brave Bee mamy jedną. Tutaj i więcej nam nie jest potrzebne. To się chyba nie stakuje. Zobaczmy tego Mythic Egga. Yes, please. Fuzzy Bee. Fuzzy Bee. No dobra, niech będzie. Niech będzie. Jak najbardziej. Fuzzy Bee. Raczej nie, nie wiem teraz, czy to tylko Gifted, w sumie przeczytajmy, bo Fuzzy Bee mi się podoba ostatnio. Tak mi się wydaje, że co najmniej dwie każdy musi mieć w swoim hive'ie. Dwie Fuzzy Bee. Co jeszcze? O, zaraz grzyby to jeszcze zostanę. Dobra. To ja też. Dobra, i ona zamienia pola, raczej przynajmniej te kwiaty rosną. Jak tutaj macie na przykład kwiaty, jeden kwiatek, potem są dwa kwiatki, tak jak tutaj, trzy kwiatki, tutaj chyba na tym polu już nie zobaczymy. Trzy kwiatki, potem jest jeden duży kwiatek, potem kwiatek z gwiazdką bodajże. I ta Fuzzy Bee właśnie ma, jak jest gifted, to ona zamienia właśnie tak. Tak, i one te kwiaty rosną w tym momencie.
Więc jak ma się, nie wiem czy dwie wystarczą, ale wydaje mi się, że tak. Ja mam teraz jedną i czasem jak mi pokoloruje te, znaczy pokoloruje, upgrade'uje te pola, to mam wszystkie, na przykład na tym polu, na tych dużych kwiatkach z gwiazdkami. Znaczy może nie wszystkie, ale bardzo dużo i wtedy się super zbiera. Na tych polach nawet się zbiera tak jak na koko jest, okej. Okay. O, Windy. Jest? Jest. To lecimy. To chodź tu, chodź i zaczynamy. Proszę. Dobra, to ja sobie ubiję Windy z wami. Oby jak najwięcej tego wpadło. Z 10 fiolek by się przydało, no bo czemu nie? Dostałem fiolkę, dostałem. To ja pogarniam z grzybami, za grzybami. No widzisz, to on będzie miał grzyby, widzicie, w sumie widzicie. On będzie miał grzyby, ja będę miał Windy, raczej będę miał, nie będę miał pewnie. Ciekawe jakie jest prawdopodobieństwo, że Windy wpada. Nie szukałem, prawdę mówiąc. Zbytnio nie wiem, dobra, fiolka wpadła, lecimy na czerwone pole. Tutaj trzeba się śpieszyć, bo on jest, no nie jest aż tak silny, ale gdyby był silniejszy, to by mi ją troszkę ubił, albo całkowicie ubił, zanim bym przyleciał i bym nic nie dostał. Szkoda by było. Dobrze. Gdzie ona poleciała? Dobra, z powrotem poleciała. Mam nadzieję, że fiolkę złapałem. Złapałem czy nie? Tak, złapałem. Okej. O, tu są grzyby, patrzcie. Czyli zaczął już te grzyby ubijać. No jak tutaj są, to coś tam też ubije, ale nie chodzi mi o tej pole. Bardziej mi chodzi o to, żeby się pojawiły na pineapple. Gdzie lecisz? Okej. Na Sunflower. No to lecę z tobą. No i na Pineapple musimy te 40 jeszcze ubić. Ja tutaj nie dam rady, to są 2 minuty, a pszczoła będzie 3 minuty, więc ja za pszczołą będę przez 3 minuty gadał. Gadał, ganiał. No cóż, no cóż, następnym razem mi grzyby wpadną. Także Jayowi życzymy powodzenia, żeby jak najwięcej ich tam uzbierał, bo on jest trochę w plecy, jeżeli chodzi o ten quest. Znaczy, w plecy, no, ma mniej grzybów nazbierane. O, tak. Bo ma, nie wiem, jeszcze 300 mu brakuje, mi brakuje tylko 400. Więc trochę mu jeszcze zajdzie. Nie wiem, czy zebrałem. Nie wiem, czy zebrałem. Nie widzę, żeby tutaj było zebrane. Żeby pokazało. O, teraz coś zebrało. O, teraz zebrałem. Na szczęście. By mi przypadła. Szkoda by było. Takiej wspaniałej fioleczki. Tutaj na tych niektórych polach, żeby ominąć te. Znaczy uniknąć, może nie ominąć, uniknąć tych tornad. A widzicie, że trochę życia mi biorą, to lepiej stanąć obok. Pszczoły i tak będą atakowały. Gdzie lecisz? Tutaj lecisz, z powrotem, dobra. No, grzyby dalej, jeszcze. Jeszcze się spawnują. Dobra. Nie, padłem. No i super. Który tu jest level? 13. 13. No to w sumie i tak będzie jeden z ostatnich leveli, jeżeli chodzi o tą pszczołę, bo ja już nie jestem na tyle silny, żeby 14 raczej. Okej. Okay. Nie jestem na tyle silny, żeby 14 level na szybko ogarnąć. Tu by mi musiał Jay pomóc. Znaczy tyle silny. Moje pszczoły mają 12 level maksymalnie, więc ciężko im.
ubić tam pszczoła, ale 13 jeszcze ogarniemy na spokojnie. Przynajmniej nigdy nie było z tym problemu. Chyba, że padnę znowu, albo mnie wywali gdzieś właśnie daleko. Tak jak teraz. Już tak mam, że na ostatnim levelu zawsze mnie gdzieś wywala daleko i nie ogarniam. Ale dobra, teraz się fajnie udały kolce. No, damy radę. Prawdopodobnie. Zazwyczaj mi brakuje 1 sekundy czy 2. I co? Udało się? Udało się, dobra. No, w ostatnią sekundę, jak widzicie, tam miała 0. O, jest. Miała 0 i. I jeszcze się udało ją ubić. Dobra. O, jeszcze mamy Oneta, trafimy. Także najpierw to. Bo muszę też trochę tych komarów poubijać. Mam questa na to. Też świąteczny jeszcze, więc staram się to podciągnąć. Tutaj 250 komarów mam ubić. Trochę dużo. Tym bardziej jak wszyscy się biorą za to. Dobra. No, zdarza się i tak, Jay. Zdarza się i tak. Dobra, lecimy szybko. Te komary, jak najwięcej komarów tam widziałem, że tam były za mną jeszcze, ale mnie interesują komary albo te kokturec. Bo to też te wszystkie sparty mają być. Skoczymy na górę, bo jeżeli chodzi o Onet roboparty, to zazwyczaj są. Nigdy nie ma na Pepperfieldzie. Na Pepperfieldzie są zazwyczaj te już naprawdę wysokie levele. Chyba od 16 w górę. Aha, jeżeli chodzi, tak przy okazji, jak już robię te party, jeżeli chodzi o party, to jeżeli robicie te swoje party i nie dacie rady ubić, to wam spada level. Ja byłem już na 17 levelu chyba tego party i nie ogarnąłem ostatnio i mnie cofnęło do 16. Nawet nie zwróciłem uwagi nigdy, że to cofa nam te levele. Więc jeżeli chcecie jak najdalej zajść z tym, to uważajcie i jeszcze gdzieś? Ach, tu jest. To uważajcie, szykujcie, nie wiem, znajomych, żeby wam pomogli. Bo będziecie się cofali. Dobra, dobra, to mamy. Dobra, idziemy spróbować z wami, spróbuję Windy B zrobić, może akurat przyniesiecie mi szczęście, bo zaraz zobaczymy, ile tych fiolek zrobiłem, bo udało mi się zebrać. Gdzie są fiolki? Gdzie są fiolki? Tutaj mamy 8 fiolek. Ostatnio powiem wam szczerze, zanim zacząłem nagrywać, tam nie wiem, godzinę, 2 godziny wcześniej, nie wiem dokładnie ile. Udało mi się nazbierać 10 na 10 i sam biłem tą Windy B, więc całkiem mi się ładnie to udało. Nie pamiętam od którego levela zaczynałem wtedy, ale dobra, teraz trzymajcie kciuki. I no nie odpowiada, dobra, nie mamy. Nie odpowiada mi ta pszczoła, albo ja jej nie odpowiadam, nie wiem. Nie wiem. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy tamto. Cóż tu jeszcze? No, i tak jak mówiłem, tutaj grzybków brakuje mi 40. Tutaj kokturetów i mega moskitos brakuje mi maksymalnie. Tego na pewno nie dam rady. Tutaj się staram, ale to nie jest eventowy quest, więc spoko. Tutaj nawet jak nie zdążę, to nie ma problemu, ale tak jak też nagrywałem jeden odcinek, że przedłużą event świąteczny, więc tutaj z jednej strony się śpieszę, a z drugiej no podejrzewam, że właśnie przedłużą, więc nie ma takiego problemu, więc powinienem Peppermint Preparations skończyć, jak będzie przedłużony.
Tutaj mam chyba raczej największy problem. Nie mam największego problemu, tylko tutaj nie wypadają mi te hard access, więc raczej nie wypadają. Coś tam wypada, oczywiście tutaj z tego świecznika. Chwila, zobaczmy, czy teraz mogę coś wziąć. O, mogę. Może akurat coś tam wpadnie. Kolejna Windy, co ty gadasz? Co ty gadasz? Gdzie? Jezu, to chyba on przywołał. Dobra, coś mi się wydaje, że to Jay przywołał. No dobra, to dzięki Jayowi mamy kolejną, fajnie. Aha, właśnie, bo tam też miałem odcinek, jak przywołać pszczołę. Tutaj lekki zrobimy update. Kiedyś tam może odcinek zrobię znowu jeszcze raz na jak przywołać Windybee na tym polu, raczej na polu z Windshieldine, czyli z tego ołtarza. Bo wszyscy polecają, żeby użyć jednak 6 tych kostek, które upgrade'ują nam pola. Więc chyba to jest lepsza opcja. Powiem wam szczerze, że w tym odcinku, jak nagrywałem, mówiłem, że za każdym razem wyskakuje ta pszczoła, ale po tym, jak nagrałem ten odcinek, no to już mi raz nie wyskoczyła, więc to też nie jest chyba 100%. Niestety. Więc będę musiał zrobić kiedyś upgrade tego odcinka. Kiedy to. Nie wiem w sumie, ale kiedy. Może jeszcze jakieś info wpadnie, którego nie wiem. Nie znam. Więc zrobimy taki mały upgrade. Może więcej odcinków trzeba będzie upgrade'ować. Zobaczymy. Teraz też powiem szczerze, mam większe doświadczenie w tej grze, więc w zasadzie większość odcinków mógłbym upgrade'ować. Ale myślę, że na początek nie były złe. Tutaj sobie to damy. Dobra, zaraz padnę. Zobaczcie, jak moje życie wygląda. Jakoś nie patrzę na te. Na tej wiry. I zaraz padnę. Dobrze, dobrze. Dobra. Pach. I pach. No widzicie, teraz mi zupgrade'owało to pole całe. Wziąłem. Cloud chyba było tutaj. A jeżeli nie, to teraz zebrałem, ale było na pewno. Więc mamy to. Ok. Spoko. O, glitter jeszcze wpadł, spoko. Teraz gdzie? Koko. Lecimy na koko. Snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Dobra, może lepiej przestanę. Bo od tego mogą uszy boleć. Tak słyszałem przynajmniej. Tak słyszałem. Wow, odsuńmy się. Gdzie ona poleciała? Oj, oj, oj. Nie, 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 nie. O dobra, nie, nie jest źle. Myślałem, że odlecę bardzo daleko, ale nie było źle. No, padaj. Padaj i daj nam fiolkę kolejną. Gdzie lecisz? Tam na czerwony, dobra.
będziemy mieli małą pomoc. Więc ten 13 level szybciej powinien iść. Albo ja szybciej padnę. Chwila, chwila, chwila. Gdzie są tornada? Ej, ej, tam jest. Teraz nic nie widzę. Tornado znowu atakuje. Dobra, tutaj przeżyjemy. Okej, okay, będziemy. Dobra, poleciały do niej. Uff, było blisko. No dobra, to był już 14 level. Czy teraz to będzie 14? Chwila, gdzie ona poleciała? Gdzie ona jest? Słyszę, ale. Aha, tutaj. Tutaj nie ma sensu już jej atakować. Zostało ile? 24 sekundy, 14 level. Nie mamy szans. Co najmniej minuta by musiała być. Ale zobaczmy, ile udało się nazbierać. 9. 9 na 10. Także super. Dzięki, Jay, jeszcze raz. Mamy kolejne 9, więc będzie następna próba za godzinkę. I co? Czy coś jeszcze miałem powiedzieć? O, zobaczcie, tutaj jeszcze wam tylko pokażę. Zobaczcie, on tam sobie zbiera, już ma 11,5 biliona i on na automacie leci, więc jeżeli by nie był na automacie, to tutaj już by było 50 chyba, bo przynajmniej z mojego doświadczenia, jak ja gram, to wygląda tak, że jak zbieram normalnie z jakimś bossem jeszcze i tak dalej, to jest co najmniej 4 razy szybciej zbierane niż na automacie. No chyba, że on ma jakoś fajnie automat ustawiony. W sumie wam pokażę, jak to u niego wygląda. Bo no podejrzewam, że ma fajnie ustawiony, bo zobaczcie, on ciągle biega tutaj w tym miejscu i nie przesuwa się. On non-stop w tym miejscu biega. A jak ja ustawiam automat, to mi non-stop się przesuwa gdzieś, nie wiadomo gdzie. Lecę, latam po całej mapie potem. Więc on tutaj ładnie dopracował ten automat. Będę musiał chyba nad tym popracować też, żeby jakoś to tak wyglądało, ale całkiem bardzo fajnie tu zbiera i on naprawdę szybko mu to idzie. I zobaczcie, ile baniek, ile balonów, także super. Chyba pójdę w ten niebieski. To jest chyba taka dobra strategia, że najpierw niebieski, zebrać pszczoły, zebrać hive, potem nazbierać dużo hajsu i zmienić na czerwony. Tak mi się wydaje. Spróbujemy. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Jeżeli wam się odcinek podobał, bo już kończymy. Już minęło pół godziny. Już 3 minuty temu prawie. Kończymy ten odcinek. Jeżeli się podobał, dajcie oczywiście łapkę w górę, dajcie lajka, dajcie suba, komentarze mile widziane. Jeżeli coś zobaczyliście, coś może lepiej mogę zrobić, dajcie znać w komentarzach. Dajcie też znać, co tam u was, jak wam idzie gra. I widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, hej!